prosta. Albo Europa pójdzie drogą Australii i nikt, kto nielegalnie przekroczy granicę, nie będzie mógł ubiegać się o azyl, albo Europa przestanie istnieć. Szanowni Państwo, jeżeli postawimy znak równości między uchodźcą, tym, który rzeczywiście potrzebuje pomocy, a nielegalnym migrantem, jeżeli postawimy znak równości między organizacjami pozarządowymi, przemytnikami, a będziemy atakować rządy państw, tak jak dzisiaj w tej Izbie atakuje się Włochy, kiedyś atakowano Polskę, to Europa przestanie istnieć. Kiedyś jako minister spraw wewnętrznych uczestniczyłem w spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych Maroka. On powiedział wprost, to jest inwazja. I możecie tutaj Państwo opowiadać niestworzone historie, bardzo ckliwe, ale nie ma innej alternatywy. Musimy zdecydować, chronimy granice zewnętrzne, czy otwieramy szeroko drzwi i będziemy pożytecznymi idiotami Putina. Putin, chcąc zdestabilizować Europę w przededniu wojny na Ukrainie, próbował wepchnąć do Polski setki tysięcy nielegalnych migrantów, których przywiózł razem z Łukaszenką na Białoruś. Atakowaliście wtedy Polskę. Co by było, gdyby Polska się ugięła? Co by było, gdyby dzisiaj Włochy się ugięły? Albo będziemy chronić granice zewnętrzne, albo Unia Europejska przestanie istnieć. Dziękuję uprzejmie.